tambur. Hej, witajcie YouTube. Cześć, tym razem się przywitałem. Po krótkiej przerwie, po przerwie reklamowej, zaczynamy grać dalej, kontynuować naszą przygodę. Yo. Nie pamiętam, czy się ją witałeś. No właśnie, ja też jakoś nie pamiętam. W każdym bądź razie, co do suba, tak. Znaczy ja będę tam co jakiś czas tylko zmieniał te hasło tam, więc ci, którzy nie mają tam subskrypcji, to niestety nie dostaną, ale dopóki tam ja nie zmienię hasła, to możecie spokojnie używać sobie. Tak to jest. Więc wiecie. Powiedz mi proszę, kogo wyboostowałeś i na co ty... Czekaj, i na co ty na to... Aha, i co ty na to bardziej, żeby było więcej PvP na kanale. Ja właśnie myślałem, żeby troszeczkę więcej PvP porobić. Będą się teraz, wraz z Nexus Daily, będą pojawiać się dwa odcinki dziennie, myślę. Na zasadzie, że będzie Nexus Daily plus jakiś jeszcze inny odcinek. Więc troszeczkę też PvP się pojawi na kanale. A kogo wyboostowałem? Wyboostowałem tą postać, na którą teraz patrzycie. Mojego gnoma Warlocka. To jest postać, którą wyboostowałem, patrzcie. To 90. O kurde. O mój, kręć się, kręć się. Świetny jest ten spek Demonology, jest mega, naprawdę, bardzo mi się podoba. Jest przede wszystkim prosty, to mnie najbardziej cieszy w tym speku. Lubię proste speki. Wiecie. Nexus, będziesz teraz czytał wiadomości świąteczne od widzów, czy to z Facebooka, czy z WoWa? Czy ja będę czytał? Znaczy, będę czytał na Facebooku oczywiście te wiadomości. Część z nich, jeżeli będziecie chcieli, pojawią się na YouTubie na początku Nexus Daily, więc... Tak, będę czytał. Znaczy, będę musiał ja się zebrać, jakieś wam życzonka złożyć może. Dostałem fajny ten, sygnet jakiś ładny. I tutaj oczywiście zamieni. Co my tutaj mamy? Enter Vale Terok with Rashad. Dobra, musimy iść z Rashadem. To jest wioska właśnie tych, zobaczcie. Terokar. Rashad, you survived Skegis. Yes, just barely. Are we late? Dobra. Ogólnie tutaj historia tych ptaków już ją opowiadałem, natomiast to wygląda na takiej zasadzie, że tam na górze mieszkają takie zdrowe ptaki, a te ptaki są, powiedzmy, dotknięte klątwą, dlatego są, zobaczcie, takie, wiecie, zgarbiałe, latać nie mogą, są słabe, dlatego też aktualnie jest plan taki, że te zdrowe zabijają tych niezdrowych, że tak to nazwę, dlatego oni się kryją tutaj po lasach i mają taką małą rebelię przeciwko. My właśnie dołączamy tutaj. Natomiast zobaczcie, że Jasper Fell tutaj został złapany przez te ptaki i musimy mu troszeczkę pomóc wydostać się z kłopotów i powiedzieć, że hej, on jest od nas. Zrób specjalne live na Boże Narodzenie. Nie no, zobaczymy. Możliwe, że mnie nie będzie, więc może wcześniej po prostu odpalę tego. Wcześniej odpalę live'a 23 czy coś. Zobaczymy, jak będę się wybierał na święta. W każdym razie na pewno coś tam zrobimy, jakieś życzonka czy coś. Co sądzisz o hordowym garnizonie? W porównaniu do Alai wygląda bardzo ubogo. Ja nie chcę tutaj zabrzmieć... I tak w sumie będzie, tak? Moim zdaniem Garrison Alliance jest lepszy, tak? Odrzucając na bok tutaj wszystkie te takie, wiecie, o, kocham Alliance, uwielbiam Alliance, gram w Alliance. Odrzucając tutaj naprawdę tak czysto wizualnie, o wiele lepiej wygląda właśnie warownia tutaj Alliance niż Hordy. No, przepraszam, tak niestety moim zdaniem jest i tyle. Czy wygląda ubogo? No nie wiem, myślę, że ten śnieg troszeczkę psuje to ten moim zdaniem troszkę ten klimat, choć co, ja się znam. To jest kolejna znajdźka, zaraz wam pokażę, zobaczycie, hopa, i tutaj wskoczymy sobie tędy. O, i tutaj właśnie będzie ta chyba znajdźka. Dokładnie, to jest Kilof. Zobaczcie, że w tym miejscu jest Kilof. Wam dokładnie pokażę. Dokładnie tutaj. Kilof, który umożliwi wam szybsze kopanie na Draenorze. Więc warto go zdobyć, jeżeli macie mining. Lub planujecie troszeczkę sobie pokopać. Bardzo fajne. Sądzisz o WoWie. W dobrym kierunku rozwija... Aha, sądzisz o WoWie, takie śmieszne. Czy w dobrym kierunku się rozwija gra? Wraz z wejściem Warlords of Draenor jak najbardziej jestem za tym, że gra się rozwija w dobrym kierunku.
To jest zdecydowanie, muszę przyznać. Dobra, tym razem tutaj Jasper Fell. Trafiamy do naszego posterunku. I tutaj będziemy musieli wybrać jeden z dwóch budynków. Ja popełniłem błąd, szczerze mówiąc. Znaczy, do wyboru mamy tutaj te, jak to, tawernę, która zapewni nam 10% więcej zdobywane, 20% więcej expa zdobywanego w Spires of Arak i da nam dostęp do Hearthstone'a takiego 5-minutowego do tego miejsca. Albo z taką budkę tych przemytników. I myślę, że weźmiemy tą budkę przemytników tym razem. Ona daje nam dostęp do w ogóle innych questów, to jest raz. Dwa, że fajne są tutaj te. Fajny tutaj jest właśnie Smuggling Run. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj uda mi się zdobyć. A dobra, tu mamy jakieś ogłoszenia na zabicie jakichś bestii strasznych. Jasne, zabijemy te bestie. Nexus nie działa mi handy now, czy masz wszystko aktualne addona odpalonego na mapce? Znaczy u mnie wszystko działa, u mnie jest normalnie odpalone, zupdate'owane. Sprawdź, czy może gdzieś w interface i w addons tutaj może w handy notes, enable handy notes, sprawdź, czy masz włączone. Ok, smuggling run, klikacie i zobaczcie, przychodzi smuggler jakiś. Hello. Przemytnik i możemy coś sobie od niego kupić. Ogron potion, increase the damage and healing done by 20%. O kurde, ale świetne. Fajny potion dostałem, dobra. I tutaj takie różne śmieszne rzeczy można sobie kupić. Dobra. Teraz sobie weźmiemy, a tam jeszcze jest jeden quest. Millie Osworn. Millie Osworn, ona się chyba pojawiała w ogóle w początkowych questach humanów. I te sprawy. Na becie pokazywałem arenę, gdzie około 20 alaj czy hordy naparzało się między sobą i wygrał ten, co został jako ostatni. Wiesz, kiedy to wejdzie w życie? To jest aktualnie, tylko wymagany jest do tego budynek specjalny. I ten budynek tutaj... A co to jest? O kurde, dostałem jakieś tu fajne rzeczy. Trzeba mieć tą arenę, sparring arena, nie sparring arena, tylko Gladiator Sanctum. Gdy macie Gladiator Sanctum, możecie się na to zapisać. Ale fajne, Darnake Potion, dostanę do intelektu trochę. Będę mądrzejszy! Dobra, wybierzemy się tutaj w takim razie. Old Friends. Przejdziemy się kawałek dalej do warowni kapitana, znaczy admirała Taylora. Z tego smugglera masz szansę na to, że on będzie miał followera na sprzedaż. Wiem. Dlatego też zbudowałem ten budynek. Mam nadzieję, że ten follower mi się trafi. Wiecie. Co sądzę o paladynie w PvP? Jest świetny. Aktualnie paladyn jest naprawdę dobry. Takim moim skromnym zdaniem. Retri ma dobry damage, jest mega. I ta muzyka jeszcze z Outlandsów, nie? Jak się wchodziło do tego... Oj Boże, jak to się nazywało? Hellfire Peninsula. Tam właśnie taka była muzyka i ta pustka cała. Świetny, świetny klimat to robiło. Dobra, gdzie ja mam tutaj te wszystkie moje... Te wszystkie moje potiony. Tu jest jeden potion, którego chcę. Potion. I gdzie jest ten drugi? Flask. Flask tutaj. Dobra, mam dwa flaski. I możemy teraz tutaj wojować. Potrzebujemy jakieś plany zdobyć. Teraz wszystkich tutaj zwołamy i zobaczycie, co zrobię. O! No jest retardem, to jest retardem dokładnie. Retardem. Kurde, że mi nie poleciało z tylu gości. Wymordowałem pół duchów. Jak można zabić ducha? Znaczy, w sumie można zabić ducha. Trochę. Czy ty też w TBC zamiast Hellfire Peninsula mówiłeś Hellfire Peninsula? Mówiłem, pisałem tak do momentu, gdy... Znaczy, w ogóle dziwiło mnie to, że zobaczcie, jak napiszę Hellfire Peninsula, Hellfire Peninsula, to ja się dziwiłem, dlaczego tutaj jest ten, dlaczego to jest zacenzurowane. Mówię, o co chodzi, dlaczego to jest zacenzurowane.
I tak sobie w którymś momencie zacząłem czytać tą nazwę, tak po kolei literkami, tak patrzę. Hellfire Peninsula, aha! I tak mówię, no kurde, w sumie. Jakby Blizzard włożył, wiecie, Hellfire Peninsula, to tak trochę śmiesznie byłoby, co? A, tutaj mamy... Aha, dobra, to nie mogę niestety tego zebrać. Jak myślisz, dobry byłby Vol'jin Fotsie? Nie mam pojęcia, na pewno będzie, na pewno będzie, więc zobaczymy, jak on będzie. Ciekawe, czy jako kto będzie, pewnie jako asasyn. W sumie kto wie. Fotsie różnie bywa, Sylvanas na przykład jest specjalistą, a nie jest zabójcą, więc... Wiecie. Nexus, co z gildią? Było pytanie w dotacji i zapomniałeś. Z gildią, ja już mówiłem wiele razy, że gildia to nie jest rzecz dla mnie, jeśli mam być szczery. Z tego względu, że no prowadzenie gildii to nie, to ja nie jestem dobry w prowadzeniu gildii, jeśli mam być szczery. A zobaczcie, tu jest jakiś ten, dobra, nie będziemy się bić. Okej, okay, tutaj pokażę wam, patrzcie, jak weźmiecie Robbie Reed, takie ciasteczka, psie, kupicie. Tutaj na dole, to następnie możecie porozmawiać z tym pieskiem, znaczy nie porozmawiać, możecie mu dać te ciasteczka, te, które kupiliście tutaj, i on zacznie was prowadzić do skarbu. Zaraz zobaczycie, całkiem spoko rzecz. Musicie kupić raz te ciasteczka i te ciasteczka to jest trzy ciasteczka w jednym. I ten łasuch mały chce od nas trzech ciasteczek. Tutaj one są. Go, go, go! Czy chcę muffinkę? W sumie, nie no, w sumie Marta opierdziliła mojego tego. Miałem takiego z Milki, takiego donata. Takie, wiecie, pączek taki z tym takim wyżłobionym środkiem. Donat w czekoladzie z Milki. O mój Boże, jakie to było dobre. I Marta zjadła jednego mojego. Nexus, jak myślisz, czy warto dopłacić te 120 zł i kupić kolekcjonerkę Warlords of Draenor? Dodatkowo, jak myślisz, jakie prowki są najlepsze dla Warriora, jeśli będę go boostował? Oj, to pytania nie do mnie. O mój Boże, coś tutaj. Robbie Roo. On zrobił kupę i dostałem tutaj bardzo fajny ten necklace. Jest mi niepotrzebny. Co chciałem powiedzieć? Co do boosta, to nie wiem jakiego speka, to zapytajcie bardziej widzów. Natomiast możesz obejrzeć unboxing mojej kolekcjonerskiej edycji i sprawdzić, czy na przykład ci ono odpowie, czy ci odpowiada. No, moim zdaniem dla samego pudełka się opłaca. Zwłaszcza świetnie się to komponuje w momencie, gdy masz inne kolekcjonerskie edycje. Wtedy jest naprawdę spoko. Yep. Przypomina Feifeia z Outlands. Feifei w sumie też był taki piesek, no, rzeczywiście. A tam był taki quest, no, on tam prowadził nas do tego... Do naszyjnika takiego. No, to tak, to pamiętam. O! Jeb, jedna fala. Jeb, druga fala. Świetnie się gra tym Demonology, to muszę przyznać. Podkładka fajna, dokładnie. Podkładka tak w odróżnieniu do innych tych... podkładek z kolekcjonerskich edycji, to ta jest najlepsza. Ta jest zdecydowanie najlepsza. Ta. Właśnie ta podkładka. Jest bardzo fajny materiał. Dobry przede wszystkim. Jest wytrzymała, jest taka gipka i nie jest taka, wiecie, taka szmaciana, powiedziałbym. W CD Action przeczytałem ocenę Warlords of Draenor i pomyślałem, żeby ciebie się spytać, co myślisz o tym, że Draenor zabrał to, co Outland nam dał, Flying. Wiesz co, jestem jak najbardziej... Oj, coś wydrupiłem. Było jakąś mackę. Ja jestem... bardzo zadowolony z tego, powiem ci, wiesz. To mówi się o tym, że Warlords of Draenor zabrał nam latanie. Rzeczywiście zabrał nam latanie, ale czy to jest złe? Moim zdaniem jest to bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo dobra zmiana. Z tego względu, że świat Warcrafta, World of Warcraft ożył. I jest bardziej taki, wiecie, bardziej można się wczuć w ten świat.
Blizzard już to testował, na przykład na Timeless Isle, na Isle of Thunder. Pojawiało się wiele takich, wiecie, wiele takich miejsc, gdzie latać nie można było. Więc tam już sprawdziliśmy, jak to działa. I muszę przyznać, że wiecie, ten świat jest bardziej taki żywy. Widać gracze, oni jeżdżą. Można wejść w interakcję na zasadzie, nie wiem, kogoś spróbować sklepać. Jakoś po tym ten świat wydaje się przede wszystkim większy. I to inaczej troszeczkę jest, bo to wygląda. I tak to latanie wyglądało na takiej zasadzie, że okej, biję tutaj te moby. Jak na przykład zaraz zabiję tego moba, będę miał już 6. No to użyję mounta, podlatuję do góry, lecę, ląduję, oddaję questa. Biorę questa, startuję i lecę tak dalej. I tak szczerze mówiąc, tak. Ani to tak nie wprowadzało niczego, bo omijaliśmy interakcję z graczami. Jakoś ten świat wydawał się mniejszy. I ogólnie tak troszeczkę świat na tym tracił lataniu, moim zdaniem. Jak można się czuć w świat, jak siedzi się w garnizonie? No właśnie dlatego nie siedzi się w garnizonie. Ja na przykład wychodzę często poza garnizon, szukam znajdziek, gdzieś tam robię jakieś questy, grinduję te reputacje, robię, no to wszystko, wiecie. Tak to działa. No to wiecie, nie można ten, znaczy, wiecie, no jak ktoś nie chce tam robić dużo rzeczy, no to może siedzieć sobie oczywiście gdzieś tam w warowni i to tyle, ale proponuję właśnie tutaj ten, no kurde, to coś się biją, ja nie chcę się bić w tawernie. Musieliśmy tutaj obudzić panią Alice Finn. Nie idzie. Bój się, Masza odeszła od peceta. Okej. W sumie to się boję. A, czekajcie, bo... Skarżysz na mnie. Ja? Czemu? No właśnie. Ale co? Chcesz umrzeć? Na co się skarżę? Chcesz umrzeć? Ale co? No ponoć się skarżysz na mnie. Jak? Zjadłam ci pączkę. A, tak, zjadłaś. Nie zjadłam. Zjadłaś. Umrzesz się. Zjadłaś. Zjadłaś ponczula innego, Donata. Donata na cię zjadłem. Tak. To jest to! Urzesz się, pędożony. Spoko, podoba mi się gra. Przestałaś już? Koniec? Znaczy nie, zrobiłam sobie przerwę na razie, no bo już 2 godziny ponad non-stop gram, 4 filmy nagrałam. Dobra. I non-stop gram, więc musiałam zrobić trochę przerwę od komputera, póki jeszcze mi te okulary nie przyszły. Dobrze, okej. Okay. No. Cześć wszystkim! Cześć, dyrektorze. Hello! U mnie jest fajniej. Zapraszam do Marty, Marta gra. Jestem Ruda Grawa, u mnie jest fajniej, przyjdźcie do mnie, gram w Wiedźmina. Marta gra aktualnie Wiedźmina 2, jeżeli chcecie pooglądać. Marta, Boże, ty tak o... No bo... Ła! Mówiłeś, że będę teraz boginią seksu, więc zobacz, trochę się zgodzić. Nie, nie jesteś boginią seksu. Cholera. To idę. Idź. Sobie. Pszit, pszit, pszit. Ja mam moją przerwę. Jak leży. Kapelny. Ktoś tutaj ma pytanie. Ma dwa pytania. Ja na te, akurat na to odpowiadałem w mojej serii levelowania, gdzie grałem ten, gdzie gram hordą. I pierwsze pytanie, tak patrząc na Outlands, to brakuje Netherstorm. I Netherstorm nazywało się Farallon. I Farallon znajdowało się tutaj. O Boże, dwa razy. Tu o się znajdował Farallon, natomiast zostało wyrzucone z gry. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. I ten. Więc ta wyspa gdzieś zniknęła. Nie jestem w stanie powiedzieć gdzie, ona powinna tutaj być. Więc może ona się pojawi w kolejnych patchach. Nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast ta wyspa, to co widzimy tutaj po lewej stronie na dole, jest to wielki kontynent ogrów. I może go odwiedzimy w którymś patchu, ale wątpię szczerze mówiąc. Tak odpowiadając na pytanie. Opowiedz coś o gnomach. Co miałbym powiedzieć o gnomach? Są małe. Są małe i od zarania dziejów mieszkają z krasnoludami w górze. W momencie gdy one straciły swoją stolicę. Ale krasnolud i gnom są to najlepsi przyjaciele od zarania dziejów, tak jak już mówiłem. Są to dwie rasy, które są praktycznie nierozłączne, cały czas gdzieś tam funkcjonują razem. I krasnoludy korzystają z technologii gnomów i gnomy korzystają na tym, wiecie, na ogólnie partnerstwie z tymi, z krasnoludami, wiecie, ładunki wybuchowe, prochy i te sprawy. Prochy. Zobaczymy, czy tutaj coś tu będzie nowego. All damage you deal also cause the target to bleed for 20%. Ale fajne.
Czy tak go przyzywać co jakiś czas, tutaj smuglera. Smugler! Masz budżet 750 zł na kartę graficzną. Powiem ci, to jest zły ten, zły czas, żeby ten pytać mnie. Najlepiej poczekaj, może ktoś ci na czacie odpowie na to. Ja tam, wiecie, jakimś technologicznym, wiecie, bogiem nie jestem. Co prawda znam się na sprzęcie, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć ten. No ja bym musiał usiąść po prostu i popatrzeć, co tam ciekawego jest i bym ci mógł ewentualnie powiedzieć. Ale tak to tutaj nie za bardzo. Więc niestety, sorry, ale nie mogę ci powiedzieć. Musimy teraz pozbierać cannonballę. Cannonball. Cannonball. Wszystkie obrażenia, które zadaję, teraz także zadają obrażenia krwawienia. Takie dosyć śmieszne. Wiecie, uderzam gościa z czaru i on zaczyna krwawić. Choć w sumie no to tak trochę tak to jest. Oh! Skąd macie taki kozacki miecz świetlny? Ba, to nawet nie jest jeden miecz świetlny, to są dwa miecze świetlne, które można połączyć na taki, wiecie, ten taki miecz dwustronny, jak miał Darth Maul. I ten. Marta go kupiła gdzieś tam w Toys for Boys, czy nie, to Boże, Toys for Boys. Gdzieś tam w jakimś sklepie w Poznaniu kupiła. To wiem na pewno. Ale ten, tutaj ktoś jeszcze coś ten... Coś tu jeszcze pisał, ale chyba poleciało. Jak te all questy zrobisz na legendarkę, to wszystkie... Te wszystkie hero zbierzesz i jakby ty dostajesz legendarkę, czy po prostu... Popatrz, będziesz... Aha, tak. To powiem ci, że to stopniowo jest. O kurde, to jest rare swoją, jak nie wiedziałem. Ta legendarka stopniowo przychodzi, na zasadzie, że po prostu robisz te questy i on tam ci się upgrade'uje. I prawdopodobnie na sam koniec ekspansji będzie dopiero możliwe zdobycie legendarnego przedmiotu. Najpierw on jest epicki, później on jest najpierw 640, później jest 680, pewnie później będzie jeszcze jakieś 700 coś i będzie legendarny. Przepraszam, nie byłem w stanie ogólnie zrozumieć, co do mnie tam napisałeś. Przez pierwszą chwilę takie wiecie, zamotanie. Takie zamotanie. Musimy patrzeć na godzinę, jeszcze pół godziny i będzie gothic, kurde. Jeszcze nie mogę doczekać, kolejna piracka świnia. Już nawet nie pamiętam, na czym skończyliśmy tam tego gothica. A, tak, będziemy musieli znaleźć kohadrona. Dobra, to już później będę gadać. Traitor slain. Musimy zdrajców, duchowych zdrajców musimy tutaj pozabijać. Aj, te duchy. Czy polecam Warlocka? Jest bardzo przyjemny. Nie wiem, jak to jest na endgame'ie. Ale Warlock jest przyjemny, fajnie się go leveluje, fajnie się nim gra. Zdecydowanie lepiej niż kiedyś. Naprawdę kiedyś bym nie polecił Warlocka, jakoś taki dla mnie dziwny mega był. Natomiast teraz jak sobie wylevelowałem jednego, no to jest naprawdę przyjemnie. Jest okej. I like it good. No to tutaj ci zdrajcy się w większości ulokowali. Dobrze, to będziemy musieli uzbroić jakąś armatę. Armatełę. Czy ja mam premium w Toys for Boys plus 18? Tak, oczywiście. Korzystam ze sklepu regularnie. O kurde, ale tu napulowałem ich trochę za dużo. Dobra, patrzcie, zrobimy to tak. Tego wyeliminujemy od razu torpedą. Nie mogę, it's not ready yet. O kurde, dlaczego jest not ready yet? Ja to myślałem, że to już kurde ready jest, a to nie jest ready. Piracka świnia. Dobra. Teraz jedynie nam pozostało tutaj odpalić armatę. A nie, zebrać coś z armaty, okej. Swoją drogą tutaj zaraz zobaczycie, że jest tutaj taka skrzynka. O, patrzcie, ona jest zamknięta i tutaj potrzebny jest nam stary klucz, żeby otworzyć tą skrzynkę. Ja wam pokażę, gdzie ten stary klucz się znajduje. On jest zaraz przy kopalni, niedaleko. Oh, come on. Wow, jak mnie wywaliło. Kurde, ale dziwnie. Dobra, tam sobie zabijemy od razu tutaj rakietką. A tego dobijemy. A nie, on ucieka? Nie, o Boże. Zdecyduj się, stary.
oni wchodzą gdzieś w jakiś taki, wiecie, świat taki, gdzie są nietykani, to jest dziwnie. Skąd mam zielonego questa? Znaczy, to jest Greenfire Quest ogólnie na to. Ja to na kanale mam do zrobienia. Nawet tutaj mam zapisane, bo mi Drekker bardzo chce, żebym to zrobił. Ja to zrobię. Gdzie można zdobyć ten zielony ogień dla tego... dla Warlocka. To się pojawi na kanale, prędzej czy później. Aha, te machiny, o to ci chodzi. A, dobra, to już wiem. Chodzi ci o machiny, które zamieniają w tego, w gnoma. Tak, jest takie coś. Zapomniałem o tym kompletnie. A jeszcze musimy jednego cannonballa znaleźć. I oddać te questy przede wszystkim. Możecie wyjść sobie przed Ogrimmar albo przed Ironforge. Tam są takie maszyny, jak wejdziecie w nie, to zamienicie się w gnoma w super stroju. Ja tego akurat nie wziąłem teraz. Jup, okej, udało się. O, ale dostaniemy tutaj lachę. W sumie, aj, come on, ona wygląda jak ten. Wygląda jak ta z Mist of Pandaria. Lame. Lamersko, wciul. Siemka czat, siemanko ludzie, cześć. Wiesz może, jak nie dostawać blokady na konto, jeśli loguje się przez telefon w pracy ze swoim armory? Ojejciu, to nie wiem, bo pewnie przychodzą ci maile, że ktoś ci się próbuje po prostu wrypać na ten, tak? Nie jestem w stanie ten, możesz na przykład napisać do Blizzarda, bo zadzwonić do nich, żeby ci po prostu nie blokowali tam dostępu do konta, jeżeli loguje się z innego IP. A tutaj jest log tego naszego kapitana, admirała Taylora. Tak, z Isle of Thunder leci randomowo ten quest. Zobaczcie, że tutaj kapitan Taylor umarł i jego duch jest poniewierany przez tutaj Ephial. To taki demon, jakby powiedziałbym. Taki demon, kurczę, tutaj go przyszpilił. Tak straszne trochę. To jest jakiś kultysta. Kultysta, nekromanta bardziej bym powiedział w sumie. Taki, on tutaj całe zamieszanie tutaj spowodował w tej całej warowni tutaj. No i Taylor niestety nie przetrwał tego, ale stanie się on później w końcu naszym followerem duchowym, że tak to nazwę. Tak, będzie dzisiaj Gothic o godzinie 21, czyli za 29 minut Gothic będzie. Idę się pouczyć niemieckiego, ojejcie, powodzenia. Nie wiem jak jest po niemiecku powodzenia, ale... Okej, zobaczcie, że to jest Soulsight, czyli... duszowa... duszowa, jakby to kurde powiedzieć... kosa. Pewnie po polskiemu brzmiałoby to naprawdę strasznie. Koso, dusza. Okej, teraz przyszła pora na ciebie. On chyba w ten ostateczności, on chyba ucieka, nie? Ten tutaj koleś. Ciekawe, czy go gdzieś tam później spotkamy. Już sam nawet nie pamiętam. Wiesz co, Nexus? Wczoraj ci wysłałem wiadomość na mailu, o której mi mówiłeś i jeżeli jej nie przeczytasz, nie musisz, to zdobędę twój adres i dam go Orzemkowi Bezbożnikowi. A zobacz, czy dostałeś odpowiedź przypadkiem. Zobacz, bo może przypadkiem dostałeś odpowiedź. Nie wiem, ja ci chyba wysyłałem, no chyba, że się nie wysłała ta wiadomość. Tak, komandorze, uwolniłem cię. Dobra, musimy teraz wrócić się do Southport. Naszego miasteczka. Użyjemy sobie tutaj tego Water Stridera, żeby przebiec wodą. Szybciej jest ogólnie. Czy polecam kupić Warlords of the Nether, bo słyszałem, że nudny, a nie chcę tracić pieniędzy. Gdzie nudny? Jest naprawdę, jeżeli... Powiem ci tak, bardzo polecam ten dodatek, jeden z lepszych dodatków jaki jest. Oczywiście nudny, powiem ci tak o, nudny może być dla ludzi, którzy nie umieją sobie zagospodarować czas. Jeżeli lubisz robić questy, eksplorować, bawić się, to ten dodatek jest idealny. Masz followerów, masz różnego rodzaju misje, rajdowanie, instancje. No jest pełno tego, ja jak najbardziej polecam. Pamiętajcie, że najgłośniej krzyczą ci, którzy są niezadowoleni, więc... bardzo dużo po prostu osób gra i cieszy się grą,
I jakoś niespecjalnie piszę na przykład na forach, a często dużo jest krzykaczy na forum, że o ja pierdolę, ale to jest słabe, o mój Boże, jak to można grać w ogóle w tego rodzaju, nie grać, nikt ma nie grać. A i tak wiecie co, najlepsze jest to, że ci co narzekają i tak krzyczą, żeby nie grać, i tak grają, to jest właśnie najlepsze, to jest fenomen po prostu. Nienawidzę tej gry, nie będę grał w tą grę, i tak grają, naprawdę. Ja mam takiego kolegę, ja mam go nawet tutaj na Battle.net, ten, on nie jest z Polski. On jest chyba z Danii? Chyba z Danii jest. I on jest zawsze, on taki kozaczek jest. I on zawsze mówi, nie, ja nie gram już tą zjebaną grę. Gram teraz Terra Online i tyle. Terra Online pograł z tydzień. I widzę go na WoWie znowu. I znowu, o, mam przerwę od WoWa, nie gram w tą gównianą grę. Wyszedł Warlords of Draenor i gra dalej. No po prostu to jest fenomen. No właśnie, no to mówię, no, nie słuchać się krzykaczy i tyle. Mój Boże, ile ja tu mam questów. Milion! A, dobra, bo tutaj Taylor. Proszę, żeby był lepszy. Ach, tylko zielony. No niestety, ale mamy za to tego, mamy za to followera. Możemy jedną misję wysłać, zobaczymy. Może go gdzieś wyślemy od razu na misję. Ready. No, przegrałem jedną misję. Zobaczmy, tutaj mamy dwójkę. Bruma, Swiftstone możemy wysłać też gdzieś i admirała. Opa! Ale mam fajnego pająka. Jakiego pająka? Coś tu miałem zrobić w sumie. Travel to Pinch Whistle Gearworks. Dobra, to będzie musi się przejść od razu gdzieś tam do tego Pinch Whistle. Tylko to chyba trzeba będzie ten. Tylko to chyba trzeba będzie wykorzystać tego fruwajka tutaj, tego całego. Opa, take me to the Pinch Whistle. Pinch Whistle Gearworks. Jest taka placówka goblinów, mój Boże. Co to za addon do towarzyszy? To addon, on jest na moim kanale, jak wejdziesz na mój kanał, to znajdziesz. On się nazywa Garrison Mission Manager. Znajdziesz go na moim kanale, w ogóle wszystko tam, opis tego addona i te sprawy. Co to, to coś z odnóżami? Aha, chodzi o tego pająka, chodzi ci o robaka wodnego. To jest mauncik, który pozwala jeździć po wodzie. Do levelowania jest idealny, jest naprawdę fajny. Warto go zdobyć, on jest z reputacji The Anglers na Pandarii chyba, coś takiego. Czy ty kiedyś nie miałem trzy... Tak, miałem trzy monitory, ale to było tylko wtedy, jak zarąbałem. Znaczy, zacznijmy od tego, że... Jeżeli chodzi o moje miejsce na biurku, ono jest strasznie ograniczone, zaraz wam pokażę. Nie, czekajcie, bo ja tu mam... w ogóle wybaczcie, bo ja mam tutaj burdel na biurku. Natomiast wyobraźcie sobie, hopa, biorę sobie tutaj kamerkę. Okej, mam tutaj, tak to wygląda u mnie. I wyobraźcie sobie, że tu miałbym postawić jeszcze jeden monitor. Więc hopa, więc raz, żebym zablokował sobie już wszystko, cały dostęp, to tutaj nie miałbym niczego. Nie miałbym miejsca na śmieci, w sumie to dobrze. Natomiast nie miałbym tutaj miejsca. A jest mi to miejsce potrzebne do nie wiem, do unboxingów, do jakichś różnych innych tych. No i szczerze mówiąc, dwa monitory mi wystarczą. Tu sobie gram, tutaj mam czat, zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest czat, tu jest cały ten interfejs, z którego puszczam reklamy i te sprawy. Tutaj mam program do streamowania, a tutaj pojawiają się dotacje. Opa. I tak tutaj ładnie to wygląda, więc widzicie tutaj unboxing mojego tego miejsca do tego, do streamowania jest. Zrobiłem taki mini. Opsa. No, więc macie takie małe tutaj spojrzenie, więc szczerze mówiąc ten, a co to za mikrofon, to jest mikrofon Audio Technica AT2020. Chciałem właśnie taki monitor, znaczy monitor, Boże, taki właśnie mikrofon, nieduży, bez żadnych pokręteł, pierdółek, taki po prostu mikrofon. Jest w przedziale cenowym, to chyba troszeczkę tańszy nawet jest, albo taki sam jak ten, jak Blue Yeti. Co to za butelka Amolu? A, to jest ten, to jest moje Alko. Nie, jak ktoś nigdy Amolu nie ten, to jest płyn do ustny, płyn do stosowania na skórę. To jest taki olej, którym się smaruje, on jest rozgrzewający. Jeżeli na przykład, nie wiem, jesteście przeziębieni, jesteście chorzy, to niech wam ktoś amolem posmaruje plecy i połóżcie się spać, wtedy obudzicie się rano. To was będzie rozgrzewać, to tak trochę piecze, tak śmiesznie, natomiast działa, rozgrzewa bardzo dobrze. I wtedy się, wiecie, wypocicie w nocy, jest tutaj, wtedy czujecie się lepiej. Polecam Amol.
Choć jest wkurzający trochę. Tym pieczeniem oczywiście. Czy widziałem nową pojemnościówkę od Razera? Tak. Ona, znaczy wygląda ładnie, fajny ma zestaw. Ja bym to bardzo chętnie kupił nawet, powiem wam. Z tym, że cena. Za tą samą cenę, znaczy za tą cenę mogę mieć dwa Blue Yeti. No, to troszeczkę z ceną przesadzili, ale no, nie wiem dlaczego, ale Razer strasznie płaci, każe płacić sobie za markę. Ostatnimi czasy zwłaszcza i robi takie pierdoły, nie wiem, jakiś plecak za 70 dolarów ponad. Znaczy plecak, nawet więcej niż 70 dolarów. Jakieś plecaki, jakieś buteleczki, no takie pierdoły robią. Ja tego kupuję sprzęt, który jest taki no użyteczny, powiedziałbym, tak. Więc takiego mikrofonu bym sobie nie kupił, bo jest raz, że za drogi. No chyba, żeby mi go wysłali. Jakby mi go wysłali, to ja bardzo chętnie przyjmę. Płyn do ustny, przecinek do smarowania, do skóry i te sprawy. Oto. Oho. Dobra, niedługo zrobimy taką przerwę. Ja sobie zjem i przed gotikiem. Zrobimy sobie gotika niedługo. Ja sobie zrobię troszeczkę jedzonka. I zobaczymy się w grze, już w gotiku. Myślę, że tak za jakieś 10 minutek zrobimy przerwę. Pozwolicie mi zjeść troszkę? Bardzo bym poprosił was o taką przerwę na jedzonko. Zrobimy sobie kolacyjkę, zjadł. Wy też moglibyście sobie troszeczkę zjeść, nie wiem, przekąpać się, wziąć prysznic. I będziemy grać sobie w gotika, kolejny ten. A czy AMLO rozgrzewa męskie przyrodzenie? Nie polecam, nie polecam sobie na przyrodzenie dawać, no chyba, że chcecie mieć później kłopoty. Nie, znaczy, no jak se posmarujecie, to wam was wszędzie rozgrzeje, gdziekolwiek chcecie, ale jednak te miejsca intymne są, no powiedziałbym, inne. Kanapka i tost? Bardziej chyba jakieś paróweczki sobie zrobię, wiecie? Choć nie, zobaczę, może bułeczki zrobię sobie. To wie. Dlaczego wygląda jak zombie? Jestem. A nie, jakoś tak kamerka się coś przedstawiła. Kamerka, czekajcie. Kamerka, tu mam ustawienia oczywiście kamerki. Nie wiem, powinno być dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. O nie, ja umarłem! Mój Wed umarł! O kurde. Co tu się stało? Nie wiem, coś kamerka się rozjaśniła. Nie wiem, o co chodzi. Chyba jest dobrze. Idę po kanapki. Nie wpierdziela, masz głodować. Ja nie mogę grać, jak jestem głodny. Ja nie mogę się wtedy skupić. I wtedy wszystko mi źle idzie, naprawdę. Wiele razy miałem tak, że nagrywałem jakieś materiały, wyobraźcie sobie. I w trakcie tego materiału, powiedzmy, zgłodniałem, albo byłem już wcześniej taki, wiecie, taki troszeczkę podgłodniały. I ja po prostu tak mi nie idzie sklejanie zdań, tak po prostu... może nie, że niedobrze mi, ale jakoś źle mi się nagrywa, tak mi się niefajnie siedzi, niefajnie mi się gada. I jak na przykład robię sobie przerwę, powiem, o chwila, o kurde, coś dostałem. Powiem na przykład, o chwila, moment, za chwilę wracam, pójdę sobie zjeść, odpalę znowu nagrywanie, jest naprawdę świetnie wtedy. Dobra, dostałem jakiegoś tutaj roba bardzo fajnego, o wiele lepszego niż to, co ja mam. Przydałby się jakiś hełm, kurde, żaden fajny hełm nie leci. Coś tu jeszcze mamy? A, tu mamy coś do zrobienia, dobra. Teraz będziemy mieli 97 poziom. To dobrze, dobrze. Dobra, cały czas tu same timbery są, nie ma small timber. Siemanko, cześć. Dawaj miecza. Nie dam. A, jest i rare mob. Tak jak myślałem. O kurde, ale go załatwiłem. O, ale go załatwiłem. Tesaka the Broken. Tesaka zniszczony. Nice. Co to jest? Intellect, neck jakiś. 5, 7... A, nie, ja mam lepszy trochę. Ja miałem lepszy. Ale jakby był epicki, jakby wydropił epicki, to byłby naprawdę fajny. Wiecie co, czekajcie, bo tutaj mamy jakieś wanted questa. Są bardzo łatwe questy, gdzie trzeba po prostu zabić jakąś bestię czy coś.
Od ilu lat nagrywam? Od 2011 chyba? Od 2011, już trochę nagrywam tych filmów tutaj. Jeśli mam być szczery. Ale wiecie, no to ta kariera wygląda, no. Niektórzy tam, wiecie, niektórym wystarczy pół roku, niektórym wystarczy parę tygodni, a niektórym się kanał rozwija przez lata, naprawdę. Mówię, przykład, nie wiem, kanał z dupy. Bardzo, bardzo fajny kanał, mi się podoba, oglądam tam, cały czas zapominam, jak on ma na imię, whatever. Oglądam jego materiały i on bardzo szybko zyskał popularność. Mówię, no, chwila, moment i już tutaj gdzieś ten, mu się udało. Więc mówię, no to jest, tak to wygląda. No ja mam niestety kanał o treści niszowej, bo w Polsce World of Warcraft nie jest tak popularny jak praktycznie wszędzie indziej. Więc no niestety tak to wygląda. Mam pytanie, czy z YouTube'a da się wyżyć? Da się, jeżeli dobrze zarządzasz środkami, dobrze... No nie wiem, no da się wyżyć na pewno, na pewno da się wyżyć. Jeżeli chodzi o mnie, jak miałbym się utrzymać z samego YouTube'a, samego YouTube'a, to jest nie, niemożliwe. Jeżeli chodzi o mnie, to ja pozyskuję środki z różnych źródeł. I to tutaj jest na przykład, mam z Ceneo. Ceneo to jest na dole, jak macie takie linki do gier, jeżeli sprawdzacie, kupujecie stamtąd, to ja dostaję ten... Ja wtedy dostaję jakieś tam udziały z tego, to jest raz. Dwa, co ja tam ten... Mamy dotacje, mamy Twitcha, mamy... Tak o, Twitch, dotacje, YouTube... Ceneo i inne jakieś tam projekty, które tam nam się trafiają, powiedzmy z Jaro gdzieś tam jedziemy, powiedzmy, czy coś. Tak to mniej więcej wygląda. To nie jest tak, że YouTuber zarabia tylko z YouTube'a, nie? Jeżeli patrzycie na tych swoich ulubionych YouTuberów, to nie ma tak, że na przykład, powiedzmy, Royo, Rock, czy tam T-Volt i inni tylko z samego YouTube'a się utrzymują. Tam są jeszcze inne, zobaczcie, tam gdzieś jakiś Sprite jeszcze jest, powiedzmy, Rock, Royo, SKKF, różne inne projekty, różne inne tam, wiecie, reklamy, nie reklamy. Czy nie myślałem, żeby zacząć streamować po angielsku? Powiem ci, że myślałem o tym kiedyś, choć nie wiem, jak ludzie zareagują. Pamiętajcie, że pomimo tego, iż jest dużo tego. Po angielsku jest dużo osób, które oglądają WoWa, o wiele więcej niż w Polsce. To pamiętajcie, że wchodząc na ten rynek po angielsku, powiedzmy, także jest większa konkurencja. U nas jest mniej ludzi oglądających, ale jest bardzo, ale to bardzo mała konkurencja. Natomiast tam jest bardzo, bardzo dużo ludzi oglądających, ale też jest duża konkurencja, więc niekoniecznie ja z moim contentem byłbym w stanie gdzieś tam się pojawić. Znaczy pewnie udałoby się coś tam, ale mówię, tam na zachodzie w ogóle są inne trendy, jeżeli chodzi o to. A czekajcie, bo ja tutaj nie chcę być wparty. Coś tutaj jest do zdobycia. Aha, tu trzeba jakiś eliksir mieć. Ja mam ten eliksir, czy nie? Eliksir of Shadow Scythe. Wow, tu polarm dostanę jakiś chyba, tak? Nie, to sword jest. Holy shit, ale ładnie wygląda. Co to jest? Intelekt? On jest z intelektem, nice. Znaczy wiecie, no tutaj ten... ale jeżeli twój stream byłby po angielsku, a tłumaczyłbyś jakby coś, to nie zrozumiałem, to nauczyłbyś wielu ludzi języka. No wiem, ale no zobaczymy. No myślę, moim zdaniem na razie to jest zły pomysł. Tak żeby nagle, wiecie, się zmieniamy. No, zmieniamy się na angielski. Dobra ludzie, słuchajcie, robimy w takim razie 10 minut przerwy. O godzinie 21 zaczynamy Gotika Noc Kruka. Kolejne odcinki będziemy nagrywać, grać, zobaczymy, co tam ciekawego się będzie działo. No i macie teraz czas na to, żeby, nie wiem, pójść wziąć prysznic, też sobie wziąć coś do jedzenia, zrobić herbatę, nie wiem, przejść się z psem, cokolwiek. Możecie zrobić i widzimy się o godzinie 21. Mam nadzieję, że w tak licznym gronie, a nawet większym jak teraz. Więc ja sobie tutaj, powiedzmy,
zrobię małą przerwę i o godzinie 21 się zobaczymy. Zjem sobie i ten. Ile mam subskrypcji na Twitchu? Mam 66. Spadło ostatnio i to bardzo, jeżeli chodzi o subskrypcję. Dobra, widzimy się za chwilę. I reklamy, puszczę reklamy, więc... Opa, lecimy. A, i żegnamy się z YouTube'em. Pa, pa.